Witajcie! Już drugi raz w tym roku przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy zostały mocno rozluźnione. Tę praktykę bardzo dobrze znamy z początku pandemii i pewne jest, że podoba się ona przewoźnikom. A co z kierowcami? Niektórzy się cieszą, bo dodatkowy czas jazdy przyda się na powrocie do domu. Ale nie wszyscy podchodzą do tego tak entuzjastycznie, bo przecież przepisy rozporządzenia 561/2006 są po to, żeby na drogach było bezpiecznie. No i trzeba też pamiętać, że jeśli kierowca chce skorzystać z odstępstw od czasu pracy, to musi wykonać przynajmniej jedną bardzo ważną czynność. Jeśli chcecie wiedzieć, co trzeba zrobić, to zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Wprowadzenie odstępstw od czasu pracy kierowcy ma oczywiście związek z wojną na Ukrainie, która mocno wpływa na kondycję europejskiego transportu. Nie bez znaczenia są też sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję i Białoruś oraz niedobory na rynku pracy kierowców. Wszystkie te czynniki zmusiły polityków z poszczególnych krajów Unii do podejmowania różnych decyzji łagodzących trudną sytuację. Polskie władze również zadziałały w obszarze czasu pracy kierowcy i już po raz drugi w tym roku wprowadzają rozluźnienie stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu 561/2006. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, by wprowadzić liberalizację przepisów, Polska musiała uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Obecnie tymczasowe odstępstwa obowiązują od 12 sierpnia do 30 września. I możecie zadać sobie uprawnione pytanie, dlaczego tym tematem zajmujemy się dopiero teraz? Chodzi o to, że doszły nas słuchy o kilku niejasnościach związanych z nowymi przepisami. No i dostaliśmy też sygnały, że niektórzy kierowcy nie wiedzą, jak skorzystać z nich we właściwy sposób. Trzeba też pamiętać, że poszczególni inspektorzy z zagranicznych służb kontrolnych mogą nie wiedzieć o obwieszczeniu polskiego ministra infrastruktury. A niewiedza inspektora połączona ze stosowaniem odstępstw grozi oczywiście tym, że kierowcy zostanie wlepiony zupełnie nieuprawniony mandat. Można próbować temu przeciwdziałać i tu mam pewną radę. Ale niestety bez gwarancji sukcesu w dyskusji z zagranicznymi służbami. Lepsze to niż nic. Łagodzenie przepisów dotyczy najbardziej newralgicznych artykułów regulujących nasz czas jazdy oraz w niewielkim stopniu również odpoczynku. Przede wszystkim można wydłużyć sobie maksymalny dzień prowadzenia pojazdu do 11 godzin, co na pewno będzie wykorzystywane przez kierowców na powrotach. Dalej mamy wydłużenie do maksymalnie 60 godzin tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, a dwutygodniowego do 96 godzin. Do tego zamiast 4,5 godziny można jechać 5,5 godziny bez 45-minutowej przerwy. Na koniec kierowca może spędzić regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile jest w nim leżanka. Przede wszystkim pamiętajcie, że tymczasowe odstępstwa można stosować tylko wobec przejazdów na terytorium Polski. Przepisy nie obowiązują w całej Unii, dotyczą jedynie naszego kraju. Jednak nie tylko krajówki. Mogą z nich korzystać również kierowcy prowadzący przewozy międzynarodowe, ale oczywiście jedynie wtedy, gdy jadą po polskich drogach. I to jest pierwsza niejasność, bo niektórzy myśleli na przykład, że odstępstwa wcale nie dotyczą międzynarodówki i że nie można z nich korzystać, jeśli taki transport wykonujemy. Inni z kolei byli przekonani, że można ich używać również poza granicami naszego kraju. Powtórzę wyraźnie, odstępstwa od czasu pracy obowiązują na terenie Polski i dotyczą zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Ale jest jeszcze inna kwestia. Stosując te luźniejsze przepisy, koniecznie musicie wykonać wydruk z karty i go opisać. Oczywiście tym razem nie powołujemy się na artykuł 12 rozporządzenia 561/2006. Lepiej wpisać artykuł 14, który głosi, że państwa członkowskie Unii mogą wprowadzać wyjątki od przepisów. Do tego warto dopisać pozycję w dzienniku ustaw, pod którą kryje się obwieszczenie zawierające wszelkie szczegóły. W tym przypadku to pozycja numer 789. No i jeszcze jedna rada. Poproście, żeby w firmie wydrukowali Wam treść tego obwieszczenia. Link do niego zostawiam w opisie. Dobrze mieć taką podkładkę. Tak na wszelki wypadek. Złagodzone przepisy wprowadzają niewiele zmian, ale na pewno zastosowano je w kluczowych obszarach, które poprawiają komfort pracy kierowcy. Z jednej strony w sposób pozytywny, bo wydłużony czas jazdy ułatwia na przykład dotarcie do domu na powrocie, co doceni każdy. Z drugiej strony niektórzy kierowcy mogą narzekać, że po prostu pracy będzie więcej. Dlatego trzeba pamiętać, że stosowanie tych tymczasowych odstępstw nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców, bo te w prostej linii wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. I tego się trzymajmy. Na koniec pytanie do Was.
Co sądzicie o takim okresowym łagodzeniu przepisów? Czy dla Was kierowców to korzystna zmiana? Czy chcielibyście, żeby wszystko zostało po staremu? Sekcja komentarzy jest Wasza. A ja dziękuję za dzisiaj i życzę szerokości C+E. Do zobaczenia!